dzień dobry. Właśnie wybieram się na Manhattan. Mam parę rzeczy do załatwienia. Chciałam wam powiedzieć, że dostałam pracę na Manhattanie. Przyjęłam ofertę pracy. Z poprzednich moich rozmów wynikło też to, że również zaoferowali mi pracę, ale jednak wybrałam taką pracę mało inwazyjną, na zasadzie będę miała bardzo blisko do pracy, czyli tak naprawdę wybiorę się na subway i potem z subwayu 15 minut już będę w zasadzie w pracy, więc będę miała bardzo, bardzo blisko. I wydaje mi się, że jak na start praca agenta wakacyjnego jest dobra. Także jak będę sobie zbierała punkty i dzięki temu będę mogła mieć na przykład hotele za darmo na Dominikanie czy na Bahamas. Okej, więc jeżeli miałabym coś więcej powiedzieć na temat mojej pracy przyszłej, powiem wam tylko tyle, że będę agentem takim turystycznym, wycieczkowym, będę sprzedawała bilety, będę proponowała jakieś wakacyjne wycieczki. Na razie jeszcze nie wiem nic na ten temat. Na pewno będę miała swój system, swoje konto i tam będę też również sobie zbierała punkty, gdzie potem będę mogła na przykład lecieć na Dominikanę i mieć za darmo jakiś hotel. Więc ja uważam, że ta praca jest ok jak na początek, jest dosyć blisko, będę po prostu miała 30 minut do pracy, uważam, że to jest ok. Co innego, gdybym musiała specjalnie podróżować na Brooklyn, no to by było zupełnie inaczej. I powiem wam, że te budynki są prześliczne i podejrzewam, że tutaj czynsz kosztuje miliony dolarów. Znaczy nie, że miliony, ale ogólnie no jest na pewno bardzo drogo wynajmować mieszkanie.